Cześć, witam wszystkich na kanale Riser. Po bardzo, 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 bardzo długiej przerwie w grze Conan Exiles był ogromny update. No tydzień temu, powiedzmy, który dzisiaj mamy. No tydzień temu, nawet troszeczkę dłużej. Zapowiadany od bardzo dawna i ten update wprowadził do gry mega, mega dużo nowych zmian, które chciałbym wam pokazać w kilku odcinkach, bo w jednym możemy sobie tak pokrótce omówić te wszystkie rzeczy, ale chciałbym wam tutaj dużo rzeczy pokazać, bo może nie do końca gra się zmieniła, ale przede wszystkim po prostu wprowadzone jest bardzo dużo nowych rzeczy. Mianowicie nowa mapa, nowy bóg, czyli również nowy awatar, czy nowa religia. Dodatkowo dużo nowych potworów, zwierząt, przede wszystkim nowy biom leśny i nowy biom zimowy, nowy dungeon, nowi NPC, nowe wioski, no i najważniejsze, no te nowe po prostu terytorium, ponad 100 nowych przedmiotów, nowe zbroje, nowe bronie, bardzo zresztą fajne, których jeszcze nie widziałem, ale będę chciał to wszystko wam pokazać. I wprowadzono też między innymi na przykład zmiany temperatury, teraz zależnie od tego, na jakim biomie jesteśmy, czy to będzie pustynny, czy leśny, czy zimowy, musimy mieć inny ekwipunek, żebyśmy się nie przegrzewali, albo żeby nie było nam za zimno. Dodatkowo wcześniej, już jakiś czas temu, wprowadzili wspinaczki z miesiąc, może ze dwa wspinaczki, które są po prostu mega fajne. Pokażę wam te wspinaczki, jak one wyglądają, bo są naprawdę bardzo fajnym i ciekawym, słuchajcie, dodatkiem. Wspinać się można absolutnie po wszystkim. Bo tutaj nie ma różnicy, czy to jest ściana taka, czy to jest brama jakaś, czy cokolwiek, czy to jest też skała. Możemy się wspiąć absolutnie wszędzie i to rozwiązuje nam problem baz, które były budowane gdzieś na jakiejś skale, które były na skałach, na które były ciężko dostępne. Już nie będzie czegoś takiego, że nie możemy się dostać do czyjejś bazy, bo teraz możemy wejść od środka i tam ustawić różne rzeczy, żeby tą bazę rozwalać. Także jeżeli mam taką bazę jak tutaj, na luzie ktoś tutaj może wejść przez te szczeliny i mi tą bazę rozwalić. Bardzo fajne miejsce na bazę, od razu mówię, polecam. Jest właśnie w takim fajnym miejscu, mniej więcej tak. No tutaj mamy jakby tą starą mapę naszą, prawda? Tutaj widać, że będzie nowe coś, tutaj widać, że też będzie coś nowe, to musimy się na to przygotować. Natomiast tutaj jest ta nowa mapa wprowadzona teraz. To wszystko, czyli cała tutaj ta zima, nie, chyba bez tego krateru, cała tutaj ta zima, myślę, że ten krater będzie miał coś ciekawego w sobie, i cały ten leśny biom. Tutaj jest dużo różnych jakichś budowli, ja wszystkiego jeszcze nie odkryłem, graliśmy trochę na streamie, nie dużo jest odkryte, a ja jestem tutaj i tu jest to miejsce na bazę. Moim zdaniem bardzo fajne miejsce na bazę, można tutaj no, fajnie się dość zbudować i tutaj można dużo pomysłów zbudować. Nierówny teren jest, ale moim zdaniem jest dość ciekawie. Tutaj jest fajna osada, którą pewnie dzisiaj wam pokażę, natomiast tutaj jest dungeon. Do dungeona dzisiaj pewnie nie dam rady, ale chciałbym wam pokazać dungeon i bossa. No i jeżeli chodzi o itemy, jest tego bardzo dużo, będę wam to pokazywał stopniowo w odcinkach. Dzisiaj pokażę wam tą zbroję, którą mam na sobie. Jest to zbroja na nieduży level. Który ja mam level teraz? 31. To jest chyba na 25 poziom, także nie jest źle. Więc na luzie można sobie ją zbudować. Nowych broni teraz na sobie nie mam. Mam stary, długi miecz. O właśnie, czekajcie. Może tak wyjdę, żeby wam pokazać, że w ten sposób może nas coś zrajdować. No, wspinaj się. To jest bardzo fajny schemat. Możemy się tak dostać wszędzie. Na przykład na... uciekamy od kogoś. Od jakiegoś NPC-a, bossa. O, i się łapiemy na przykład w ten sposób. Bardzo fajnie zrobione. Możemy się wspiąć na drzewo. Pokażę wam ostatnio na streamie. Rozkminialiśmy, że można zrobić taką fajną pułapkę na kogoś. Wchodzimy na drzewo, słuchajcie. No, dawaj, wchodź. Wyobraźcie sobie, że ktoś tędy biegnie, a my jesteśmy w gildii, która na te drzewo wlazła. Chowamy się w ten sposób i absolutnie nas nie widać. To jest po prostu mega. System jeszcze troszeczkę nie do końca dopracowany. Upadki są bardzo bolesne. Nie wiem, może to akurat u mnie coś tam jest nie tak z ustawieniami, ale upadki są bardzo bolesne, więc trzeba uważać. No i słuchajcie, ten biom leśny wygląda naprawdę bardzo fajnie, mi się mega podoba. Widzom na streamie też się bardzo podobał, deszcz jest w ogóle świetnie zrobiony, trawa fajnie wygląda. No wiadomo, że to nie jest mistrzostwo świata, to nie jest Wiedźmin, ale wygląda to fajnie, wygląda to całkiem ciekawe, jak na survival, który miał tyle błędów na początku. Jest nieźle, myślę, że będzie lepiej. Drzewa bardzo fajnie zrobione i pokażę wam tak. Zwierzęta są nowe, wilki, dziki, barany, jelenie, sarny, kuny, lisy,
I wszystko, co tutaj może w takim lesie żyć, nie ma ptaków. Tak, nie ma ptaków zdecydowanie. Musimy gdzieś szybko pobiec do wody. Co wam najpierw pokazać, się zastanawiam. Chciałbym wam pokazać tutaj to wszystko, co jest jakby... co odkryłem. I myślę, że ta osada może być fajna. Aczkolwiek tam będzie ciężko na pewno, ale to jest całkiem spoko. Więc pobiegniemy, chociaż nie wiem, chyba muszę tutaj jednak do wody najpierw się dostać. Więc szybko biegnę do wody. Po drodze pewnie spotkamy jakieś zwierzę. O, jest ten deszcz mega fajny, bardzo często pada. Nie wiem, czy nie zawsze przypadkiem w tych miejscach. Być może akurat na granicy tego lasu, w tym miejscu chyba pada cały czas ten deszcz. Dobra, dzik, słuchajcie, dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik jest całkiem silny. Jest kilka niedoróbek jak dla mnie, bo jak idę tak z bronią i tarczą i zaczynam bieg, to mi się chowają te rzeczy i nie mogę kogoś dogonić. Także teraz bardzo łatwo jest uciec, chyba że to jest kwestia ustawień. Bardzo łatwo jest uciec. To ma taki atak, ma dzik, jest dość silny, ma bardzo dużo życia i z niego leci futro, z którego robimy zbroję, tą właśnie, którą mam na sobie. I właśnie problem był taki, że ten dzik mnie atakuje tą szarżą i ja nie mogę do niego dobiec, bo zanim ja znowu wyciągnę miecz i tarczy, mija bardzo dużo czasu i to jest naprawdę irytujące. Nie wiem, czy jest niedźwiedź, bo jeszcze nie widziałem, ale są, uwaga, mamuty. Są, uwaga, mamuty. No i mam nadzieję, że niedługo będzie wprowadzone oswajanie tych wszystkich. Właśnie, to jest głupie, bo słuchajcie, jest deszcz, nie? Powinienem mieć móc napełnić sobie ten bukłek, ale nie mogę, no trudno się. Chociaż, no pytanie, czy my byśmy, mając bukłak, łapali wodę, byśmy musieli użyć liścia jakiegoś systemu, prawda? Więc tak może jest to w jakiś sposób przemyślane. Czy dobrze biegnę? Nie. To była sarenka, widzieliście, też nowa. Jelenie też są nowe, bo wcześniej były takie inne zwierzęta. Nie pamiętam, jak się nazywały. Co to jest? O, wilki. Wilki, zające. Tak tutaj, no, leśne to wszystko całkiem fajnie wygląda. Jest dużo nowych osad i są nowi wyznawcy naszych religii, ale nie tylko. I są też fajne nowe rzeczy. Na przykład jak odkrywamy jakieś terytorium, to nam wyskakuje, że odkryłeś takie i takie terytorium. Zobaczcie, to są białe wilki. Nie wiem, czy one się czymś różnią. Są chyba większe. Także może jest jakaś różnica między nimi. No, dawaj wodę. Okej, okay. Teraz możemy uciec od tych wilków. Bardzo fajny, łatwy dość sposób. Uwaga, żeby właśnie nie spaść podczas tej wspinaczki. I możemy sobie na tej skale siedzieć w tym momencie i one nas nie zaatakują. Łucznicy będą nas strzelać oczywiście, ale to tylko łucznicy. A teraz tak, my jesteśmy, słuchajcie, nie spadłem? Nie, nie spadłem. Jesteśmy tutaj, chodźmy do tych wieży. Chodźmy do tych wieży, bo one fajnie bardzo wyglądają. Na jednej już byliśmy, to teraz czas na drugą. Jak widzicie w ekwipunku na dole, mam bomby. Mam takie bomby nowe. Nie wiem, kiedy one były wprowadzone. Nie pamiętam, żeby one były, jak ja grałem. I to są bomby, są cztery chyba rodzaje. Jest bomba smolna, ognista, trująca i wodna. I domyślam się, że one się ze sobą mogą kombinować i zadawać jakiś combo damage. Także całkiem fajna sprawa. Uważajmy na staminę. Zobaczcie, fajnie to wygląda, naprawdę. Tam, słuchajcie, są takie miecze. Nie wiem do końca, o co chodzi, ale jestem jakiś quest na 100%. Bo te miecze, jak tam podejdziemy, to się pojawiały takie postacie, jak było to przy okazji innych jakichś takich ważnych miejsc. Na przykład questa tego pierwszego dungeona, który był z tym takim jaszczurem wodnym, nie wiem jak to nazwać, takim oślizgłym czymś tam. Że są takie postacie niewidzialne, jakby niewidzialne, no przezroczyste, które coś tam robią, tak, i to o to chodzi. Dobra. Nie wiem, czy będziemy tu walczyć. Chyba nikogo nie zastaliśmy akurat, ale wejdziemy sobie do tej wieży, bo to jest całkiem fajna sprawa. I lecimy. Nie wiem, czy mogę tu wejść w sumie. Nie wiem, czy mogę tu wejść. Na pewno mogę wejść na górę. Tutaj na górze już byłem. Więc warto by było sobie... O, weź. O, i oni się pojawiają. No właśnie z czasem, tak to wygląda. To są, zobaczcie, nowi goście, ale były sadzą. Strasznie mocne są wszystkie te... Czekaj, kurde, bo ja to zaraz fiknę. Dawaj, regeneruj się.
A właśnie, ale te wszystkie jednostki się pojawiają tak z czasem, to jest kwestia tego, żeby uniknąć lagu w grze. No, ale czy to działa, to nie wiem, bo NPC i tak się lagują, jak widać. Niektórzy chodzą sobie nie wiadomo i gdzie i po co, nie? O kurde, dobra. Chciałem coś innego zrobić. Ale patrzcie, można właśnie w ten sposób fajnie uciekać. I oni tam już mnie nie dostaną i mamy taką drugą naszą szansę. Teraz tak, stamina jest, to idziemy. Chciałbym wam pokazać coś, co jest na górze. Jesteśmy, trochę czasu się ta postać wspina. Ale na górze, słuchajcie, są skrzynki. Są skrzynki i w nich jest loot, który można sobie, no wiadomo, zbierać i tak dalej. Także to jest bardzo fajne. Niestety widok, czekajcie, czy mogę wejść tutaj na górę i pokazać widok, jak wygląda, bo to ta mapa zrobiła się naprawdę ogromna. 70% została powiększona, czyli prawie dwukrotnie. I to rzeczywiście można odczuć. To można odczuć, bo jest naprawdę duża, jest naprawdę spora. I to całkiem fajnie wygląda. Ja jestem teraz na ustawieniach wysokich, więc no, moglibyśmy chcieć czegoś więcej, prawda? Ale no, w grach survivala to nigdy nie będzie to, co byśmy chcieli zobaczyć. Znaczy, nie w tym momencie jeszcze nie. O, i właśnie, i to jest upadek, który prawie mnie zabił. Także trzeba na te upadki uważać. Teraz sobie wyjdę stąd, o ile mi się uda, bo to jest akurat ciężka sprawa. O, ale w ten sposób on się złapie i możemy sobie uciekać. Tylko trzeba uważać, prawda? Żeby nie skoczyć za daleko i nie urwać sobie, nie złamać sobie karku i tak dalej. I schodzimy. Dobra. O, tam jest niedźwiedź, patrzcie. Nie wiem, czy go widać, powinno być go widać. Tam jest niedźwiedź. Tylko te walki takie są trudne i zaraz jedziemy dalej. Dobra, już szedłem na dół, biegniemy dalej. Myślę, że tutaj warto pobiec. Wygląda, że tam jest coś fajnego, ja tam jeszcze nie byłem. Myślę, że tam są jakieś wioski, osady. Spróbujemy tam coś powybijać, zobaczyć, jak to wygląda, bo naprawdę jest to fajnie zrobione. Przynajmniej ta wioska inna, w której byłem, taka wielka, wielka osada, ale to może innym razem będę mógł wam pokazać. Ale teraz się robi noc, czekajcie. O, dobra, mamy tu taką. O, no i właśnie to jest głupie i nie mogę biec z tym. No i to jest takie. Nie wiem dlaczego tak jest to zrobione, czy to u mnie coś w ustawieniach, ale nie powinno tak być, że nie możemy biec z niczym w ręku, bo to po prostu psuje strasznie grę, nie? Także ja przeczekam, za chwilkę wam pokażę też, co tutaj jest. Przeczekam, do was wrócę, jak ta noc minie. Dobra, i jesteśmy teraz w tym miejscu. Gdzie, o którym wam mówiłem. Tutaj mamy coś takiego, że ludzie spotkali tego giganta, który tam wcześniej już występował, nie wiem, ja nazywam go Kosmitą, i go zabili, który on był jakby, nie wiem, wydaje mi się przyjaźnie nastawiony, a oni go obalili. I co to oznacza, nie wiem. Tutaj mamy takie wielkie miecze i tutaj mamy te części miecze, które się ułamały. Nie wiem, co to znaczy, bo wchodziłem na górę i nic tam nie ma. Musiałbym poczytać, ale no wydaje mi się, że tutaj jest jakiś quest. Nie wiem tylko, czy jest skończony, ale no jest to jakieś dość ciekawe, bo właśnie ta gra wyróżnia się tym od innych, że ma od innych gier survival, że ma po prostu questy, co jest bardzo fajne. Znaczy, gra multiplayer survival, może tak powiem, o. Bo tak do końca to no nie ma za bardzo takich gier. No tutaj dużo fajnych rzeczy jest zapowiedziane, które mają być wprowadzone, ale też jeszcze musimy na to na pewno poczekać. Nie wiem, czekajcie, czy tutaj coś będzie po drodze, co warto by było pokazać. Ale te krainy fajnie się ze sobą łączą i fajny dodatek do gry. Nie wiem natomiast, czy teraz ta mapa nie jest za duża z kolei, bo nie ma na czym jej przemierzać. Mieli dodać te wszystkie oswajanie zwierząt, mieli dodać, co by było super. Jeżdżenie na jakimś takim jeleniu, czy na przykład na mamucie, którego właśnie chciałbym wam jeszcze pokazać, byłoby mega fajne. Tutaj jest jakiś most, więc zbliżamy się tak. Tam widać jakąś wioskę w oddali. Strasznie ciemno cały czas się robi. A tutaj jest to też o tyle fajne, że oparcie mamy jakiś. To wygląda jak taki kibelek publiczny, nie? Tu jest to tyle fajnie, że na różnych miejscach mapy jest inna godzina, że to tutaj działa. O, patrzcie. Ja z nimi mam walczyć?
O ty kurde. Co to jest? Wow. Wow. Czy to meteoryty? Co się stało właśnie? Widzieliście to? Kurde, ty, tu są jakieś szkielety, duchy. I jakieś meteoryty walnęły. Ja pierdzielę. Kawałek meteoryta było widać. No bo tu jest ten krater. Nie wiem, czy to coś ma z tym wspólnego, ale... Wracamy do kibelka publicznego. Zobaczyć. Kurde, fajna sprawa. Up. Nie wiem, zabijasz te szkielety? O, mocno biją. Kurde, idzie. Raz bije, raz nie bije. Chyba niektóre hity wchodzą w tarczę, wiecie? Tak. Nie można z nich nic zebrać. Ha. Nie wiem, czy warto z nimi walczyć. Dla levelu warto, warto, to będę mógł wam pokazać te wszystkie przedmioty, nie? Dobra, idziemy dalej. No to jest bardzo fajna, ciekawa sprawa. No jakieś duchy... Mounds of Dead. Nie wiem, co znaczy Mounds. Ale wiem, że jest strasznie ciemno. Już nie umarli, jakieś meteoryty. Myślałem, że wulkan wybuchł na początku, ale to coś innego. Pewnie będą jakieś skrzynki do zebrania. Ostro, tu chyba też będzie jakaś jaskinia, czy coś. Tam jest skrzynka, nie wiem, czy taka do zebrań tutaj jest, na przykład. Jak tak ostatnio miałem takiego laga, to mi grę wywaliło i... Trochę jest to lipa. Kurde, patrzcie, co tu się odwala, nie? Holy shit. O kurde, oni się normalnie respią na mnie. Nie wiem, czy to tak ma być. Ups. Wychodź stąd, gościu, bo nic nie widzę teraz. O ty mordę, ale tu się... A ciemno? Czemu tak ciemno się zrobiło? Kurde, uciekam. Nic nie widać. Wejdę na tą skałę. Wejdę na tą skałę i zrobimy dzień zaraz. Dobra, mamy zrobiony dzień. Żebyśmy nie tracili czasu, chciałbym wam pokazać tu więcej rzeczy. Nie wiem, czemu tak szybko noc się zrobiła, bo tutaj jest... Powinno to dłużej trwać, nie wiem, coś nie tak było. Zwiedzajmy sobie dalej tą Ukrainę, te szkielety. Myślę, że one tutaj coś mogą ciekawego ukrywać. Może tu jest jeszcze jakiś dodatek. Popatrzcie, a tam już jest normalny gość, czyli nie wiem, na przedpolach tego wszystkiego są duchy. Na to wygląda. A tutaj w środku są już normalni goście. Patrzcie, tu jakiś okrąg z takim drzewem. Ciężko powiedzieć, o co chodzi. Myślałem, że tu jest wejście. Chciałem wejść od przodu, ale... chyba jednak musimy się powspinać. Dobra, wywaliło grę, słuchajcie. Ale już jestem z powrotem. Podbiegłem tutaj. No, tam akurat byłem w bezpiecznym miejscu, nic mi się nie stało. W ogóle w tym update'cie, słuchajcie, łucznicy są bardzo, bardzo celni. Jest to kiepska sprawa, szczególnie, że na przykład nie mogę biegać teraz... O, nie mogę biegać z nabitą tarczą, nie? Nie mogę biec i blokować. Muszę iść, ewentualnie. W ogóle tarcza teraz jakieś dziwnie działa w moim zdaniem. W ogóle tarcza bardzo dziwnie działa teraz. Moim zdaniem ona jest jakaś, nie wiem. Czy to coś u mnie, czy to o co chodzi. O, patrzcie, buty do wspinaczki, o kurczę. Buty do wspinaczki?
Kurczę. To ciekawe, to ciekawe. Bo ogólnie przy wspinaczce stamina bardzo szybko spada. Ja tutaj tak mam ustawione, żeby mi nie spadało szybko, żebym mógł po prostu cały czas coś robić. I pewnie na takie wielkie góry, czy tamte wieże, gdzie były skrzynki, jest potrzebny taki ekwipunek. Tak mi się wydaje, że to może o to chodzić. No i właśnie nie mogę do niego podbiec, nie? On może do mnie strzelać i strzelać i strzelać, ja nic nie mogę zrobić. Nie wiem, czy są nowi niewolnicy. O, patrzcie. O, to jest świetny moment, to jest świetny moment. O, tak to nie wybuchło za dobrze, chyba żebyśmy na przykład się wspięli. O, i teraz. Ej, do dupy, czekajcie, czekajcie, zaraz to zrobimy, zaraz to zrobimy. O, może tutaj. Teraz ja się wspinam, a oni nie mogą. Trochę jest to głupie, zgodzę się. Nie wiem, czy będę mógł tam rzucić do nich tą bombę demoniczną, czy jak to tam się nazywa. O, czekajcie, biegną, biegną, biegną. Szukają miejsca, tak jakby wejścia, nie? Tak daleko od nich leci. No, za daleko. To gazowa. To bez sensu jest w ogóle te rzucanie, że one się tak odbijają i turlają. Bardzo słabe. Bo nie można w nich wymierzyć, nie wiem, czy jest jakiś timer na przykład. No nie ma żadnego timera, słuchajcie, bo od razu się rzucają, więc jeszcze mogę spróbować jedną. Nie, od razu rzuca. Nie mogę przytrzymać tak, żeby wybuchło w jakimś odpowiednim momencie. Także lipa. No i co, ja tam muszę wbiec, słuchajcie. Zrobimy sobie jakieś bieganko tam. Taki Benny Hill, slalom i tak dalej. Czekajcie, musimy się tam dostać. Ci goście? Stoją tam teraz wszyscy. Ale ich zrobiłem w konia, co? Dobra, znaczy, no dobra, tutaj na pewno jest dużo gości. To jest tak specjalnie zrobione, żebyśmy tutaj mieli trudności, bo jest dobry loot. Pamiętacie miasto węży? Tam się biegało, biło się wszystko tak jak się chciało. A teraz ci łucznicy to są tak w ogóle celni, że się nie da praktycznie przebiegać po niczym. Jest to naprawdę hardkorowo teraz zrobione. No tu patrzcie, jakieś takie fajne mosty i po tym można jakby trochę ich omijać. Oj, na przykład mógłbym tutaj wskoczyć teraz, nie? Na dół. Kurde, patrzcie, jaki celny dziad jest. Wskoczyć i się później wspiąć z powrotem, tylko że łucznicy wszyscy będą trafiać i już bym stamtąd raczej nie wybiegł, ale ogromne jest to miejsce. Nie zdążę go zlucić, nie dam rady sam. W tym momencie chyba, żebym jakiś tutaj na cheatach to robił, ale to chyba nie ma za bardzo sensu. Sens będzie miało na pewno robienie dungeona. I, o, patrzcie, skrzyneczka. Pyk, do widzenia. Dungeona, no bo tam będzie... Znaczy dungeon pewnie też będzie trudny do zrobienia, ale może przynajmniej będę mógł pokazać, jak ten dungeon wygląda i tak dalej. No i to jest hardcore, nie? Ci łucznicy teraz tak celni są. To jest fajne, jeżeli mamy łuczników do obrony bazy, tak? No bo przypominam, że w tej grze mamy niewolników, którzy nam bronią bazy. Wcześniej oni byli mało użyteczni, no to, a teraz jest całkiem spoko. Z tą tarczą nie można podejść. Ja jej nawet nie mogę, nie wiem dlaczego nie mogę jej użyć. Kiedyś to się ją jakby tak napinało, nie? I teraz nie ma czegoś takiego. I pomyślałem, że zrobimy sobie teraz jakby takich kilka odcinków o tym update'cie. To jest część pierwsza. Później spodziewajcie się kolejnych odcinków. Nie wiem, ile ich będzie. Nie mam po prostu pojęcia, ile czasu potrzebuję, żeby pokazać kilka rzeczy z tego update'u. Także w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, zasubskrybujcie, jeżeli jesteście nowi na kanale. Ja Wam zdradzę, że niedługo będzie powstawał nowy kanał mój, który będzie bardzo fajny, ale jeszcze to jest tajemnica. Musicie poczekać jeszcze co najmniej
myślę, 1,5 miesiąca, ale bardzo się nie mogę doczekać, żeby już się z tym z wami podzielić. Dzięki dzisiaj za oglądanie i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.